Państwa bardzo serdecznie w Centrum Edukacji Klimatycznej Wielopole 17B w gościnnych progach właśnie tego miejsca, które powstało bardzo niedawno w Krakowie i wiem z ust Pani Ewy Całus, która jest pełnomocnikiem prezydenta miasta Krakowa, ale też ekspertką do spraw edukacji klimatycznej United Nations Global Compact, że miejsce cieszy się dużą popularnością, co nas bardzo cieszy i co pokazuje, że rzeczywiście o tej edukacji klimatycznej musimy mówić, bo taka jest potrzeba. Jest z nami też dzisiaj Agnieszka Rozwadowska, która jest prezeską Fundacji Carbon Footprint Foundation, ale także dyrektorką do spraw CSR i ESG w firmie Columbus Energy. Jest z nami Gabriela Adamczyk, która jest dziennikarką portalu Świat OZE. Cześć Gabriela. Dzień dobry. Panią Ewę już przedstawiłam, raz jeszcze dzień dobry. Bardzo dziękujemy, że możemy tutaj być. Witam Michała Kuda z Wydziału Fizyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Witam Michała Pietrzyka ze Stowarzyszenia Jacka, przepraszam bardzo. Dzisiaj się poznaliśmy, Jacku. Mam nadzieję, że znajomość będziemy kontynuować. Ze Stowarzyszenia Gminy Zielonki. Bardzo serdecznie witam. Witam Julię Gałosz, która jest aktywistką klimatyczną i przygotowywała między innymi w Ministerstwie Klimatu i Środowiska programy z zakresu edukacji klimatycznej dla nauczycieli. To będzie też dzisiaj dużo pytań na ten temat. I witamy tatę Julii, czyli Wojtka Gałosza, który jest przyrodnikiem, edukatorem, ekologiem i jak sam się przedstawia, jest też ojcem trójki dzieci. Dlatego dzisiaj opowiadałeś o liściach i świetnie się tutaj z tymi maluchami 5- i 6-letnimi widzę, komunikowałeś. Witam bardzo serdecznie i może na początek zadam pytanie. Zależy mi bardzo, żeby ta dyskusja była żywa, więc jeżeli Państwo macie jakieś pytania albo Państwo chcecie może się wypowiedzieć na temat, nie wiem, tego, kto wcześniej coś powiedział, z czym się ewentualnie może nie zgadzacie, to bardzo proszę podniesienie ręki, podam mikrofon. Zależy mi, żeby wyposażyć naszych odbiorców w taką rzeczywiście bardzo konkretną wiedzę i know-how na temat edukacji klimatycznej, jak to robić z różnych perspektyw, czy warto to robić, czy to jest sytuacja dynamiczna, bo osobiście twierdzę, że tak właśnie jest i rzeczywiście jest tej edukacji klimatycznej coraz więcej i super, ale też no takie są niestety potrzeby czasu, w związku z tym będzie chyba tego coraz więcej, więc zależy mi, żebyście się Państwo włączali. Ale na początek pytanko i może skieruję je do przedstawicielki mediów, dziennikarki Gabrieli Adamczyk. Czy jest różnica między edukacją klimatyczną a edukacją ekologiczną? Nie wiem, czy jestem kompetentną osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie wyczerpująco, ale może nie tyle z doświadczenia dziennikarskiego, co mojego doświadczenia jako jakby też bycia w pewnym momencie uczennicą. No to edukacja ekologiczna to jest coś, z czym ja się już spotkałam na zasadzie pierwszych etapach, czyli już w podstawówce, od informacji na temat segregacji śmieci, oszczędzania wody, czy nadkonsumpcji energii, różne pikniki ekologiczne, ale też dni ziemi, sprzątanie i tak dalej. I to miało, jak rozumiem, uwrażliwić nas jako dzieci na aspekty ekologiczne. Natomiast kwestia edukacji klimatycznej wydaje mi się problemem znacznie bardziej złożonym. No bo przecież na tych kwestiach to się nie kończy. Dzieci powinny też wiedzieć o tym, jak złożony jest system klimatyczny. Po drugie, jak bardzo działa na niego antropogeniczna presja, tak? Jak bardzo jest złożony ten problem i jakie są tego skutki. To są kwestie, które w szkole poruszane są bardzo rzadko albo nie są wcale. Więc wydaje mi się, że w zasadzie różnica jest bardzo prosta i na pierwszy rzut oka wiemy, możemy się domyślić, że edukacja ekologiczna dotyczy ekologii, edukacja klimatyczna dotyczy nauki o klimacie. Ale myślę, że można jeszcze, może Państwo coś do tego dodadzą, bo to jest moja obserwacja. To w takim razie poproszę może Pani Ewo o wyjaśnienie tej różnicy. Myślę, że ona jest kluczowa ze względu na to, że spotykamy się z edukacją ekologiczną od lat. O edukacji klimatycznej mówimy od niedawna, więc myślę, że jest to jednak coś innego, więc zależy mi na wyjaśnieniu tych pojęć, więc jeśli mogę prosić. Ja myślę, że rozpoczęcie dyskusji właśnie od tego rozróżnienia będzie dla nas bardzo ważne i będzie ładnie układało te nasze kolejne wypowiedzi. Myślę, że to, co przede wszystkim trzeba powiedzieć, to to, że edukację ekologiczną mamy i ona w szkołach istnieje, natomiast edukację klimatyczną dopiero musimy stworzyć, dopiero musimy ją sobie zbudować.
I nie odnosząc się jakoś specjalnie do definicji, ale pokazując w taki prosty sposób, wszystko to, co będziemy mieli związane z ekologią, z ochroną środowiska, będzie dotyczyło tego, jak my przyrodę szanujemy, czy to robimy, czy dbamy o bioróżnorodność, czy dbamy o zieleń dookoła nas, czy chcemy zapobiegać zanieczyszczeniom, bo to będzie dotyczyło kwestii ekologicznych, kwestii ochrony środowiska. Natomiast edukacja klimatyczna w pewnych obszarach będzie związana z ochroną środowiska, z ekologią. Natomiast tu interesuje nas przede wszystkim to, że człowiek zmienił klimat, ma to swoje konkretne konsekwencje i potrzebuje naszego reagowania w konkretnych obszarach. I ten temat zmian klimatu ze względu na swoją obszerność i konsekwencje w różnych obszarach będzie też wielodziedzinowy, troszeczkę nawet bardziej niż ochrona środowiska. Jestem akurat świeżo po takiej dyskusji właśnie przez pryzmat prawniczy, dlatego że jestem też prawniczką i w ten temat prawa ochrony klimatu, który również w Polsce jako dziedzina dopiero się kształtuje, również musimy sobie wydzielić. No i te obszary to jest bardzo fajna rzecz, którą możemy zobaczyć z punktu widzenia miasta, bo miasta to są te obszary, na które najbardziej zmiany klimatu będziemy tutaj odbierać jako mieszkańcy miast. I też ze względu na to nasze działanie musi być zwielokrotnione. I poprzez miasto fajnie nam się patrzy na te konsekwencje zmian klimatu. Fajnie patrzy w sensie, mam na myśli teoretycznie, nie praktycznie. Bo będziemy mówili o zieleni i bioróżnorodności właśnie, trochę w powiązaniu z ochroną środowiska, ale będziemy mówili też o rozwiązaniach transportowych, urbanistycznych, zagospodarowania przestrzennego, o tym, w jaki sposób pozyskujemy energię i źródła ciepła, skąd one są, gdzie te źródła się znajdują i wielu innych obszarów, które będą miały swoje konsekwencje poprzez zmianę klimatu, które już mamy, z którymi niestety musimy się też pogodzić, stąd działania adaptacyjne ze względu na zmianę klimatu. I to, co jest też ważne z naszego punktu widzenia, to to, że same działania twarde nie wystarczą. Stąd w Krakowie tak duży nacisk również na podnoszenie świadomości, na to, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy i wiedzieli, dlaczego i w jaki sposób musimy zadziałać. To może tyle tytułem wstępu. Bardzo dziękuję. Jest pierwsze. Ja chciałbym jeszcze jedno pojęcie dorzucić do tych dwóch. Rozróżnienia informacji od edukacji. Ponieważ ja z perspektywy współpracy z małymi gminami, małymi szkołami i tak dalej, działam od 15 lat w edukacji ekologicznej w obszarze tutaj podkrakowskim, ale także w innych miejscach w Polsce czasem akcyjnie. Często słyszymy informacje, że nie, my mamy edukację ekologiczną, pani była i rozdawała ulotki. Albo był naczelnik urzędu, czyli bardzo ważna sprawa i on powiedział dzieciom, gdzie mają rzucać śmieci. Informacja jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest edukacja. Edukacja to jest proces ciągły. I jeden tylko drobny przykład podam z mojej branży. Dzisiaj edukujemy wszystkich, że należy zgnieść butelkę przed wyrzuceniem. No i ktoś może powiedzieć, ok, już było 5 zajęć na temat tego, że należy zgniatać butelki przed wyrzuceniem, więc już nam niepotrzebna jest ta edukacja, bo się nauczyliśmy. Nie, edukacja to jest proces ciągły. Za rok będziemy uczyć, nie zgniataj butelki, bo będziesz ją oddawał w systemie kaucyjnym i musi być cała. Więc naprawdę edukację od informacji rozróżnimy, a faktycznie, jak już jesteśmy na tym etapie, że możemy przeskoczyć na etap edukacji klimatycznej, to już jest super. Bardzo dziękuję za to doprecyzowanie. Okej, to wiemy teraz, o czym będziemy mówić. To teraz może zadam pytanie o to, jak jest. I tutaj również zwrócę się do przedstawicielki mediów Gabrieli z portalu Świat OZE z pytaniem o to, jak jest według raportów, statystyk, na których oczywiście wy pracujecie jako dziennikarze. Dobrze. Powiem tak, edukacja klimatyczna to nie jest też nasze główne źródło, albo nie jest główny temat naszych działań. My jesteśmy portalem, który interesuje się odnawialnymi źródłami energii i zmianami klimatu, ochroną środowiska przy okazji. Natomiast tak, dotarły do mnie raporty, jeden tutaj leży przed nami i to jest raport podsumowujący rozmowy w ramach Okrągłego Stołu dla edukacji klimatycznej.
I to, co udało mi się z tego raportu wyciągnąć, to są dane, które mówią, że w zasadzie uczniowie i uczennice mają w bardzo małym procencie dostęp do edukacji klimatycznej. To jeśli mogę tutaj przytoczyć, bo nawet sobie zapisałam, tylko 45% uczniów i uczennic zadeklarowało, że nauczyciele w szkole poruszają temat zmian klimatu, poruszają. A tylko 25% uczniów i uczennic przyznało, że w szkole prowadzone są lekcje lub działania dotyczące zmian klimatu. To jest bardzo mało, ale to też wynika z tego, że Ministerstwo Edukacji nie wywiera, przynajmniej jakby wiemy, że w tym momencie się coś dzieje, ale do tej pory nie wywierało presji na nauczycielach, na szkołach, aby właśnie takie tematy poruszać i aby edukację klimatyczną wdrażać. Teraz z tego, co wiem, to wychowawcy mają możliwość, albo są może nie zobligowani, ale jako jeden z tematów, które mogą być poruszane w ramach godzin wychowawczych, jest są właśnie zmiany klimatu. No ale nauczyciele też muszą być przygotowani do poruszania tego tematu. A czy są? To jest kolejne pytanie, na które nie jestem w stanie podać odpowiedzi. Ale też co wydaje mi się... Czy pani chciała coś dodać? Tak. Co też wydaje mi się istotne, to fakt, że to nie jest problem, który dotyczy tylko Polski. I to też trzeba wziąć pod uwagę, że w zasadzie w całym globalnym sektorze edukacji nauczyciele w większości nie są przygotowani do tego, aby dzieci uczyć o klimacie. Ale to od razu zadam pytanie, nie są przygotowani z powodu braku wiedzy, czy z powodu braku rozwiązań systemowych, czy z powodu jednego i drugiego? I tu może oddam rzeczywiście mikrofon pani Ewie, bo się zgłaszała, bardzo proszę. Dobra, to jak rozmawiamy o raportach i o źródłach danych, to jak mogłabym któregoś z Państwa prosić, żeby tam ściągnąć pierwszy raport, który żeśmy przygotowali, edukacja klimatyczna, taki granatowy, duży, widać, to też pokazalibyśmy w kontekście całości może. I teraz tak, dotykamy bardzo ważnego tematu, czyli faktycznie skąd się ma wziąć ta edukacja klimatyczna. Super, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Skąd się ma wziąć ta edukacja klimatyczna? Kto ma ją tak naprawdę realizować? I ten raport, który tu Państwo żeście przygotowali, bardzo się cieszę, że w ogóle pokazujecie te źródła danych. To są dwa ONZ-owskie raporty, których inicjatorem był UN Global Compact Network Poland, dla których mam przyjemność też pracować. I pierwszy raport dotyczył diagnostyki. To znaczy w pierwszym raporcie, jak widzicie, nawet dużo bardziej obszernym, pokazaliśmy, jak edukacja klimatyczna w Polsce teraz wygląda. I a propos tych nauczycieli, to tutaj myśmy się powołali wprost na to, co nauczyciele nam powiedzieli, bo dzięki temu raportowi właśnie zgromadziliśmy głos kilkudziesięciu nauczycieli zajmujących się tym tematem, czyli nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, nauczycieli biologii i później w szkołach ponadpodstawowych geografii. I oni nam powiedzieli, my nie mamy kompetencji do tego, żeby uczyć o klimacie. To znaczy my w żadnym momencie naszej edukacji, jak uczyć, nie mamy takiego komponentu, jak uczyć o zmianach klimatu. I to jest bardzo jasny komunikat. Tutaj w przygotowaniu tych raportów też uczestniczyły związki zawodowe, które wzmocniły ten głos, pokazując, tak, my potrzebujemy komponentu, który dopiero sprawi, że będziemy mieli te kompetencje do uczenia o zmianach klimatu. Ten pierwszy raport to diagnoza, a drugi to rozwiązania, bo myśmy przez rok z ekspertami najbardziej znamienitymi w Polsce zajmującymi się tymi tematami opracowali rozwiązania na rzecz tego, jak modelowa edukacja klimatyczna w Polsce powinna wyglądać. I tam to pokazujemy. Zastanawialiśmy się nad różnymi kwestiami, czy osobna lekcja, czy zajęcia na różnych przedmiotach i wiele innych zagadnień, które tam zostały opisane. Natomiast ten element dla nauczycieli niewątpliwie musimy dopiero zbudować w Polsce i jego nie ma kompletnie. My tutaj w mieście, oczywiście w ramach takich, ja zawsze mówię, że to są takie plasterki na ranę, a nie systemowe działanie. Tego typu działania przygotowujemy. Tych nauczycieli z Krakowa, którzy będą nas oglądać, zachęcam do skorzystania ze wspaniałego programu przygotowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Nauczyciel bliski przyrodzie, całoroczny program, podczas którego uczymy się też ze wspaniałymi osobami,
jak doświadczać przyrody, jak przebywać z dzieciakami w przyrodzie, jak robić to w sposób świadomy, odpowiedzialny, taki właśnie tu i teraz. My tutaj w Centrum Edukacji Klimatycznej, które działa dopiero czwarty miesiąc, też zaczęliśmy takie elementy. Jesteśmy po pierwszych webinarach, po pierwszych zajęciach dla nauczycieli, która to grupa bardzo chłonie, bardzo tego potrzebuje i nie czarujmy się, to jest grupa bardzo otwarta na wiedzę. Nauczyciele podnoszą swoje kompetencje przez cały czas swojej pracy, to jest wpisane w ich zawód, chcą to robić. I te tematy związane ze zmianami klimatu również bardzo ich interesują i z przyjemnością korzystają właśnie z tego typu rozwiązań. Natomiast to jest coś, co my zapewniamy w fragmentarycznym zakresie. To, czego potrzebujemy, to systemowe rozwiązania. Uniwersytety powinny mieć kursy, które o zmianach klimatu przygotowują od strony pedagogicznej do tego nauczycieli i tego nie ma. Bardzo dziękuję. Jadąc dzisiaj tutaj, zapoznałam się na LinkedInie na Stojąc na Światłach z takim raportem, który wypuścił Deloitte, badania w 55 krajach. Jedną z wniosków tego raportu jest taki, że 49% milenialsów obawia się zmian klimatu, albo inaczej, obawia się o swój dobrostan w związku ze świadomością już na temat zmian klimatu i tego, że one są. Ale już 50% tych tak zwanych zetek ma takie lęki, czyli no może nieznaczna, ale jednak tendencja jest wzrostowa. I tutaj patrzę w kierunku Julii, bo chciałabym oddać teraz Ci głos, czy Ty jakby czujesz rzeczywiście jakąś zmianę, oczywiście nie możesz tego porównać, ale czy czujesz jakąś rzeczywiście w swoim otoczeniu, ustaliłeś, że chyba jesteś jednak zetką. No właśnie taki lęk związany z tym, albo czy twoje pokolenie ma świadomość, albo czego dotyczy ten lęk, o czym to jest? Czy mogłabyś nam tu opowiedzieć? Bardzo proszę. Julia Gałusz. Dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście wśród aktywistów zwłaszcza mojego pokolenia, bo też ja jestem w swego rodzaju bańce, która funkcjonuje jednak w tym świecie aktywistycznym. Rzeczywiście widać ten lęk klimatyczny, jak to dobrze przedstawiłaś. Kilka lat temu była mowa o depresji klimatycznej, natomiast według obecnych danych i według obecnych badań jest to lęk, ponieważ on jest uzasadniony w 100% i dotyczy przyszłości, która może wyglądać różnie, zwłaszcza dla naszego pokolenia, czy dla milenialsów, czy dla kolejnych pokoleń. Nie do końca wiemy, jak będzie wyglądała przyszłość, dlatego my żyjemy w niepewności i próbujemy edukować się, idziemy na studia, myślimy o przyszłej pracy, nie wiedząc do końca, jak to wszystko będzie wyglądać. Także rzeczywiście jestem w stanie powiedzieć, że ten lęk jest bardzo widoczny, zwłaszcza właśnie w tej aktywistycznej bańce i bardzo często ludzie sobie z nim radzą działając. I działają, rzucając się głową w dół, bo też do końca nikt nie przygotował dla nas żadnego poradnika, jak zostać aktywistą klimatycznym, czy co robić po kolei. Szukamy miejsc, gdzie możemy się zaangażować, szukamy różnych możliwości i angażujemy się na własną rękę. Szukamy informacji również na własną rękę, często trafiając na fake newsy czy przekłamania, które są w internecie, są po prostu plagą, dokładnie. I przez to wpędzamy się w taki tok rozumowania, że jest źle, a będzie tylko i wyłącznie gorzej. Pracujemy coraz więcej, zatracamy się w tej pracy i bardzo często musimy się później mierzyć z wypaleniem, no nie powiem zawodowym, natomiast z ogólnym wypaleniem, które tylko i wyłącznie potęguje te nasze stany, w których się znaleźliśmy w pierwszej kolejności. To jest bardzo istotne też, jeżeli mówimy o edukacji, bo lęk, który my już znamy, to czego my się boimy, jeżeli my to poznamy, możemy to oswoić, troszeczkę mniej się tego bać, ale ta edukacja musi być wprowadzona w odpowiedni sposób, tak żeby była dostosowana do grupy wiekowej, do której jest skierowana. I żeby nie straszyć, tylko uczyć i edukować i pokazywać drogę, dzięki której możemy dążyć do tych systemowych rozwiązań i do tych rozwiązań, które zapewnią nam bezpieczną i spokojną przyszłość. Bardzo dziękuję.
Fundacja Carbon Footprint, którą reprezentuję, w 2021 roku i w 2022 wydała taki raport, który badał świadomość Polaków na temat wiedzy na temat śladu węglowego i klimatu. Jednym z wniosków jest taki oto, że 49% Polaków chciałoby więcej działać w obszarze, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale nie wie jak. Potrzebuje zachęty, potrzebuje wsparcia, ale też taki wniosek się pojawił, że dużo sprawniej, dużo chętniej działa się w kolektywie. I tutaj oddam głos pani Ewie, która jest twórczynią tego miejsca. To był jeden z pani celów jako pełnomocniczki prezydenta miasta Krakowa właśnie do spraw klimatu, edukacji klimatycznej. Proszę powiedzieć właśnie, jakby skąd pomysł na to miejsce, bo troszkę jakby wiem skąd, więc chciałabym, żeby się pani tym podzieliła, bo to jest bardzo interesujące. No i jak to się rzeczywiście sprawdza, jak to w praktyce funkcjonuje? Bo oczywiście mówiąc o edukacji klimatycznej, warto przecież wspomnieć, już tutaj państwo mówiliście, o różnych grupach odbiorców, od tych dzieciaków, które tutaj dzisiaj mieliśmy, pięciolatków, do seniorów na przykład. Jak to wygląda tutaj w centrum? No to tak, zaraz powiem jak to funkcjonuje, natomiast odwołam się do tego, co wcześniej pan powiedział. Bardzo dziękuję za ten głos dotyczący informowania, bo myśmy tutaj jakby planując programowo pracę tego miejsca współpracowali z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego i właśnie żeśmy sobie stargetowali odbiorców tego miejsca, jakby do kogo, z jakimi treściami powinniśmy się zwracać, co nie ma sensu. I tutaj też odwołuję się do tej wypowiedzi, bo straszenie absolutnie nie ma sensu, dlatego że po pierwsze nasz mózg działa tak, że na wszelkiego rodzaju tego typu zagrożenia natychmiast się zamyka. W sensie nie przyjmuje dalszych informacji w momencie, kiedy musi się zmierzyć jakby emocjonalnie z czymś, co nas przerasta. Wiemy, że każdy z nas samemu nie poradzi sobie z tematem zmian klimatu, który jest wyzwaniem globalnym, długodystansowo do rozwiązania i takim, gdzie każdy z nas owszem ma swoją rolę, ale też wymaga pracy bardzo wielu środowisk i osób. I teraz wracam do tej myśli o informowaniu, bo myśmy sobie też jakby stargetowali czy sprototypowali takie kolejne poziomy zaawansowania działalności tego miejsca. I ta pierwsza to jest właśnie informowanie, to znaczy to, że my w ogóle informujemy, jakie są obszary działania miasta w obszarze klimatu, jak mieszkańcy, z jakich programów mogą skorzystać, gdzie się zwrócić w różnych rzeczach. Tam w tej chwili macie państwo schowane za kartonami mapę miejsc edukacji klimatycznej w Krakowie, ale tam między innymi są inne tego typu miejsca, które miasto Kraków stworzyło, zajmujące się innymi rzeczami, bo my tutaj wprost interesują nas zmiany klimatu i ich konsekwencje. Natomiast mamy Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza w Lesie Wolskim, który przede wszystkim zajmuje się przyrodą, przebywaniem w lesie, ale też Centrum Doradztwa Energetycznego w Podgórzu, który wspiera mieszkańców w tym, żeby właśnie skorzystać z różnego rodzaju programów. Moim ulubionym teraz na tym etapie, kiedy już sobie poradziliśmy z tematem smogu, bo paleniska w 99% na terenie miasta są wymienione, jest program deszczówkowy. Każdy mieszkaniec Krakowa raz w roku jest ogłaszany nabór na ten projekt, może skorzystać z kolei z dofinansowania tego, żeby wykorzystywać deszczówkę. My w Krakowskim Centrum chcemy to ładnie pokazać w ten sposób, że jak państwo będziecie korzystali z łazienki w centrum, to tam toaletę spłukujemy wodą z kranu, czyli z tego mycia rąk, bardzo prostym systemem rurkowym, który przygotowała nam Politechnika Krakowska, która projektowała tę przestrzeń. Wykorzystujemy wodę do tego, żeby spłukiwać nią toaletę. I to jest jeden z takich absurdów, które chcemy pokazywać. Myślę, że za 20 lat, jak wówczas 20-latkowie, 30-latkowie będą mówili o tym, że myśmy w XXI wieku spłukiwali toalety wodą zdatną do picia, to będą się trzymali za głowę i w ogóle będą myśleć, jak żeśmy to w ogóle zrobili. Tak jak jeszcze zamyślę, troszeczkę więcej, zwłaszcza w Polsce, czasu nam zajmie to, żeby sobie zdać sprawę z tego, jakimi absurdami jest jeżdżenie samochodami spalinowymi po terenach miejskich. No i teraz wracając do tej mojej głównej myśli, ja uwielbiam popadać w dygresję, ale informowanie punkt pierwszy, edukowanie to jest kolejny etap jakby z zgłębienia tematu, czyli są spotkania, które są stricte informacyjne i to jest punkt pierwszy. W ogóle dowiedzieć się o czymś takim, że jest Centrum Edukacji Klimatycznej, co my tam możemy sobie dla siebie zdobyć, dostać, jakie są dla nas warsztaty, spotkania adekwatne.
informowanie o tym, o co chodzi w ogóle ze zmianą klimatu. Edukacja to jest punkt drugi. Tutaj ktoś z Państwa bardzo ładnie powiedział też, że to jest proces, że to jest jakby całe życie się uczymy różnych rzeczy. Ale edukacja to jest też zmiana. Edukacja to jest taki proces, w wyniku którego my nabywamy jakieś konkretne kompetencje, potrafimy się zmienić, to znaczy potrafimy zaabsorbować w naszym życiu jakieś konkretne zachowanie. To wymaga czasu, to wymaga zaangażowania, jakby nie tylko zaabsorbowania informacji, tak? Tylko nabycia jakiejś konkretnej kompetencji, którą my potrafimy w życiu stworzyć. I to, co działa najlepiej w centrum, to właśnie takie warsztaty manualne, gdzie coś jesteśmy w stanie zrobić, czegoś się nauczyć z zakresu. Teraz cały miesiąc mamy taki trochę modowy, nazywamy w centrum, dlatego że z panią Katarzyną Zajączkowską dzisiaj mamy finałowe spotkanie. Uczymy się o odpowiedzialnej modzie, o zrównoważonej modzie, o tym, jak tę naszą szafę skomponować, żeby ona była odpowiedzialna klimatycznie, a nie jakimś innym rozwiązaniem. To tylko przykład, natomiast obserwujemy po tych 4 miesiącach, że te zajęcia, w których robimy coś, faktycznie mamy warsztat konkretny, to są te rzeczy, które najlepiej oddziałują i faktycznie są w stanie przynajmniej podjąć próbę pozostawienia tej kompetencji. Ale chcę powiedzieć o jeszcze kolejnym etapie, czyli po tej edukacji mamy temat zaangażowania, czyli to, czego my też potrzebujemy i widzimy po osobach, które przychodzą do centrum, że one już wiedzą, mają wiedzę o zmianach klimatu, chcą działać, ale czego nie mają? Kompetencji takiej, czy współpracy, czy właśnie zaangażowania. Nigdy nie byli aktywistami, nigdy nie byli osobami, które potrafiły się zaangażować, nie napisali żadnej petycji, nie brali udziału w sesjach Rady Miasta, biorąc taki grunt lokalny pod uwagę. Czyli ten etap, którego myśmy jeszcze w ogóle nie rozpoczęli w centrum, a które mamy w planach w przyszłości, to danie też takich kompetencji współpracy, właśnie współdziałania i no jakby celem w ogóle tego miejsca jest stworzenie takiej społeczności, która sama będzie wypracowywać rozwiązania. Że my już nie będziemy musieli tego proponować, tylko będą osoby, które się będą w ogóle czuły gospodarzami tego miejsca. Bardzo byśmy chcieli tutaj te sadzonki, które Państwo widzicie w tych szklaneczkach, są symbolem tego, że to ma być miejsce, które współdzielimy, które współtworzymy razem z innymi osobami i jakby te sadzonki, którymi się dzielimy, są tego symbolem. Więc ten trzeci etap dla mnie najbardziej interesujący, ale taki, który dopiero absolutnie przed nami, to stworzenie takiej społeczności osób zaangażowanych, które już mają kompetencje działania w obszarze klimatu tutaj u nas w naszym mieście w Krakowie. Bardzo dziękuję. To jest perspektywa miasta. A teraz chciałabym poznać perspektywę gminy. I ty, Jacku, reprezentujesz Stowarzyszenie Gminy Zielonki. Jesteś edukatorem klimatycznym od 15 lat. Współpracujesz z gminami, ze szkołami właśnie gminnymi. Chcę troszeczkę porozmawiać o systemie dofinansowywania tego typu projektów, ale na początek, ponieważ rzeczywiście ten czas jest to już dosyć długi, chciałabym zapytać, czy ty obserwujesz jakieś zmiany? Czy są jakieś zmiany? Czy dzisiaj jest inaczej? Czy ty musisz zmieniać te programy? Czy reakcje są inne? Czy oczekiwania są inne? Jaka jest perspektywa gminna albo ta, no powiedzmy, szkolna, czy tych szkół? Bardzo dziękuję za to pytanie i w ogóle za zaproszenie. Pełna nazwa Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki. Może zacznę trochę o historii, jak to się zaczęło. Tak? Zaczęło się w kole naukowym i pierwszy projekt to był wniosek do Fundacji Nasza Ziemia, czyli tej fundacji, która jest jakby założycielem akcji sprzątania świata. Tak? To był grant w wysokości 5000 zł. Na cały rok, na zarządzanie, obsługę, nagrody, konkursy i wszystkie inne rzeczy. To był rok 2008. I jak chodzi o aktywistów, tutaj chciałbym się odnieść do tej kwestii aktywistycznej, bo właśnie zostać aktywistą jest może łatwo, tylko trudno przetrwać w byciu aktywistą. Dlaczego trudno przetrwać? No bo kiedyś aktywiści kończą się zasoby do życia. Jeżeli mamy mówić o finansach, no to po prostu kiedyś ten aktywista, nie wiem, musi pójść do pracy i teraz albo będzie miał taką pracę, że będzie mu pozwalała na to, żeby być tym aktywistą, albo będzie musiał z tej swojej pasji zrobić zawód. Ja akurat jestem człowiekiem, który w tym zawodzie pracuje, akurat w firmie, na której raport się powoływaliśmy przed chwilą w dyskusji,
ale pracując w tym zawodzie mogę doskonalić projekty edukacji ekologicznej. I teraz jak to wszystko zmontować? Z punktu widzenia gmin, z którymi współpracuję najczęściej, a najczęściej są to gminy powiatu krakowskiego, nie tylko gmina Zielonki, ale gmina Zielonki była taką, która na początku zaufała grupie studentów, co podkreślę. Wkład tych gmin finansowy jest, nazwę to wprost, śmieszny do tego, co otrzymują. Ale i tak nie wszyscy, i nikogo z nazwy nie będę wymieniał, rozumieją ten mechanizm polegający na tym, że gmina na projekt, który teraz na przykład realizujemy, projekt pod nazwą Odnawialni Niezniszczalni, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, projekt wart 200 tysięcy, gminy mają wkład od 5 do 8. Więc dostają coś 10-20-krotnie większego niż ich wkład. Po co jest ten ich wkład? No po to, że stowarzyszenie nie jest w stanie z 1%, teraz z 1,5%, czy z darowizn zapewnić wkłady własne rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tak dla zobrazowania liczb. Przez te 15 lat ponad 40 działań w formule projektowej, że była dotacja, umowa i tak dalej, plus do tego kolejne kilkadziesiąt jakichś takich drobnych zleceń typu występ na pikniku, dwie lekcje i tak dalej. Ale licząc te projektowe działania, ich wartość 1,5 miliona złotych. Ktoś powie z perspektywy dużego miasta, no to przecież to może jest nic. Z perspektywy stowarzyszenia może jeszcze jedna ważna rzecz, którą warto podkreślić. Stowarzyszenie ma 22 lata, nigdy w nim nikt nie pracował na umowę o pracę. Nie ma obsługi, sekretariatu, więc te projekty są projektami po godzinach. Teraz jak to wszystko zmontować? Właśnie. Bycie aktywistą wymaga poznania tego świata, nie wiem, czy użyć mocnego słowa polityki, bo tu nie chodzi o to, żeby coś z kimś załatwić, ale trzeba wiedzieć, że Rada Gminy, Rada Miasta musi przyjąć uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu. Ten konkurs musi znaleźć się w biuletynie informacji publicznej. Wniosek musi być złożony na odpowiednim formularzu. Więc jeżeli aktywista zrozumie procedurę administracyjną, i teraz padło pytanie, czy coś się zmieniło. Niesamowicie się zmieniło. Składając pierwszy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, formularz był w Wordzie. Wszystkie tabelki kolejno muszą się ze sobą zgadzać. Więc każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jedna zmiana generuje inne zmiany. Ilość korekt, wydruków w 4 egzemplarzach się to składało. Trzeba było przychodzić osobiście. No więc jakbyśmy popatrzyli na ślad węglowy przedsięwzięcia, którego wtedy 15 lat temu nikt nie liczył, no to był niesamowity. Można się było naprawdę zniechęcić. Dzisiaj formularz jest interaktywny. Można go złożyć elektronicznie, podpisać elektronicznie, umowę podpisać elektronicznie. Ja na kanoniczą idę tylko po to, żeby zobaczyć wadę, jak kończę projekt. Tak? To tylko po to idę złożyć osobiście, albo jak mam gadżety, których się nie da przesłać pułapem, jak na przykład puzzle, które tutaj przyniosłem, no to trzeba załączyć jako wynik projektu. Więc zmieniło się bardzo dużo. Jest łatwiej wnioskować o środki, jest więcej konkursów. Mogę tutaj nieśmiało powiedzieć, że za naszą przyczyną powiat krakowski, jako starostwo powiatu krakowskiego, zrozumiało, że 5 tysięcy złotych na konkurs w powiecie, budżet konkursu powiatowego, nigdy nie przyciągnie wniosków. Bo nie ma takiej opcji, że starosta chce obdzielić 20 organizacji, mając budżet 5 tysięcy złotych i wszyscy będą się na to rzucać, i wszystkie księgowe będą przy tym pracować za darmo i rozliczać te dotacje rzędu kilkuset złotych. Więc małe, powolne, aktywistyczne działanie, tak? 2 lata rezygnacji ze składania wniosków po to, żeby zasiadać w komisji konkursowej, po to, żeby przekonać tych, którzy to organizują, aż w końcu przez przypadek przyszła Najwyższa Izba Kontroli i powiedziała, no nie możecie tak robić, to jest śmieszna kwota, tak? Teraz kwoty oscylują w okolicach 100-150 tysięcy złotych rocznie, więc już te organizacje mogą w jakiś normalny, rzetelny sposób zadziałać. Też wnioski składa się elektronicznie. więc tak o liczbach. A teraz tak ze strony merytorycznej jeszcze chciałbym powiedzieć. Jak chodzi o aktywistów. Doceniam wszystkich aktywistów.
jako inżynier ochrony środowiska wszystkich aktywistów doceniam, aczkolwiek chciałbym w sposób trochę krytyczny powiedzieć, że nie każde widzimisię powinno przekładać się na aktywizm, bo przy dzisiejszym dostępie do rozpowszechniania treści, zwłaszcza przez internet, może się pojawić właśnie dużo fake newsów. Może się pojawić dużo niezrozumień, ponieważ całe funkcjonowanie klimatu, gospodarki, wszystkie tematy związane z tym, nie wiem, no jak mamy nawet segregować odpady. To wszystko zależy od tego, co uchwali Rada Miasta, co uchwali Sejm, co chce Komisja Europejska. Więc to, że komuś coś wydaje się logiczniejszym, lepszym rozwiązaniem, nie oznacza, że on powinien się z dnia na dzień stać aktywistą, biegać z banerami, krzyczeć i zmieniać świat, bo może jeżeli ma sensowny pomysł, to właśnie powinien być tym aktywistą skutecznym. Przekonać tych, którzy naciskają przyciski i podnoszą rękę i niech to wdroży w życie. Oczywiście, jeżeli ci, którzy naciskają przyciski i podnoszą rękę, nie chcą go słuchać, a ma naprawdę rację, to owszem, ma prawo do tego, żeby wyjść na ulicę, ma prawo, żeby protestować i tak dalej. Ale chodzi o to, że żeby wiedzieć, o czym się mówi. I tutaj zaraz pewnie będzie się wypowiadał kolega Michał, z którym współpracujemy już kilka lat. I dlaczego nasza edukacja jest doceniana? Bo trzeba przyznać, że jest doceniana. Kilka nagród ogólnopolskich, powiatowych, wojewódzkich, kiedyś jako projekt województwa małopolskiego. Dlatego jest doceniana, że my edukujemy i mówimy po co. Mówimy po co i mówimy dlaczego. Zrezygnowaliśmy już z ulotek, plakatów, tego typu rzeczy. Dawno chcieliśmy z tego zrezygnować. My od początku nie chcieliśmy tego robić, ale konkursy, a propos zmian, jeszcze 15 lat temu mówiły, że musisz zrobić ulotkę, bo nie dostaniesz dofinansowania. I jeszcze jeden taki przykład, jeżeli mam powiedzieć o zmianach. 13-15 lat temu, pisząc o gospodarce, o obiegu zamkniętym, o zapobieganiu powstawania odpadów, wniosek w urzędach był odrzucany, ponieważ nie dotyczył segregacji odpadów. Nie odpowiadał na temat konkursu. To było naprawdę frustrujące. I myślę, że dzisiaj jeszcze z taką sytuacją spotykają się ci, którzy chcą edukować głęboko na temat zmian klimatu. Bo dzisiaj kryteria są już pod gospodarkę o obiegu zamkniętym, pod zamknięty obieg wody, ale jak chodzi o zmiany klimatu, bioróżnorodność już się pojawia i to wszystko zależy od kompetencji jakby komisji konkursowej. I tylko o tych puzzlach chciałbym wspomnieć, bo zamiast dawać ulotkę, zrobiliśmy coś, co jest trwałe. Przedszkolak dostaje to do domu, a puzzle mają taką innowacyjną, według nas innowacyjne rozwiązanie, że z tyłu mają przesłanie dla rodzica, tak? Dziecko ogląda obrazek, zadaje 1000 pytań, rodzic może przeczytać, spróbuj sprzedać lub oddać niepotrzebne zabawki, tak? Albo rodzic może przeczytać, nie, a tu akurat jest o finansowaniu, ale ja wiem, co jest na tych puzzlach. Rodzic może przeczytać, możesz wyrzucić słoik z zakrętką, nie musisz go myć. I tym podobne praktyczne rady, które ewoluują w czasie, dlaczego? Bo jak ktoś się uczył albo przeczytał ulotkę 20 lat temu, to faktycznie butelki po oleju nie można było wyrzucać do pojemnika na plastik, bo żaden recykler w Polsce nie miał myjki do tworzyw sztucznych. Dzisiaj żaden recykler nie ma zakładu bez myjki, więc on chce butelkę po oleju, bo ona jest takim samym surowcem jak butelka po wodzie. Ale w wielu jeszcze miejscach zostały stare informacje, są powielane. I kończąc moją wypowiedź, podam jeszcze jeden przykład. Kiedy w 2017 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie ujednolicenia kolorystyki pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, realizowaliśmy projekt dla kilku gmin, też z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. I tam chcieliśmy przygotować indywidualne ulotki na okres zmiany. Dlaczego? Bo rozporządzenie pozwalało przez 5 lat stosować dotychczasową, niezgodną z rozporządzeniem kolorystykę. No i chcieliśmy pokazać, że w tej konkretnej gminie na plastik jest fioletowy worek.
nie żółty, tak jak wszędzie, tylko fioletowy. Jaką odpowiedź dostaliśmy od urzędnika z tej gminy? Pan nam wysłał link do strony ministerialnej, że proszę wpisać żółty. A ja do niego odsyłam informację, że nie wpisze pana żółtego, bo pan ma w regulaminie fioletowy. I umowę na 3 lata ma pan zawarte na dostarczanie fioletowych worków. Ale powinniśmy już edukować prawidłowo. No i teraz co pan chce zrobić? I teraz jest spotkanie aktywisty z urzędnikiem. Jeżeli aktywista nie jest przygotowany do rozmowy formalno-prawnej, organizacyjnej, strukturalnej, nie wie, kto jest w hierarchii nad tym urzędnikiem, jak tą sprawę załatwić, albo nie wiem, realizuje to wolontariusz, który jest trzeci miesiąc na praktykach, no to powie, przecież urzędnik mi kazał. I wtedy co robimy? Drukujemy 10 tysięcy ulotek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym realizujmy w oparciu o wiedzę specjalistów, realizujmy mądrze, realizujmy konsekwentnie na przyszłość, wykorzystujmy to, co wytworzymy w projektach. My korzystamy z plansz do gier, z przyrządów. Większość rzeczy, które Michał dzisiaj użył, są kupowane sukcesywnie w projektach. Tak? Kiedyś był budżet na to, żeby zbudować te domki, później był budżet, żeby kupić kamerę termowizyjną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba mieć plan. Jednorazowe projekty, happeningi są fajne, ale no, to jest taki plasterek. Tak, ja chciałabym zachować równowagę, dlatego może poruszyłeś temat wolontariusza, czyli obejrzyjmy sobie teraz może edukację klimatyczną z perspektywy organizacji pozarządowych, NGO-sów. Jak to wygląda z waszej strony, Agnieszko? Jesteś prezeską Fundacji Carbon Footprint, ale też jesteś przedstawicielką świata biznesu. Czy mogłabyś nam opowiedzieć o tym, jak NGO-sy wspierają edukację klimatyczną, może o jakichś projektach fundacji i ewentualnie też, czy ten temat edukacji klimatycznej i świata biznesu jakoś się łączą? No wiemy o trendzie ESG, wiemy o kompetencjach przyszłości. Jakbyś mogła nam to zagrać tutaj, bardzo proszę. Carbon Footprint Foundation to jest taka trochę nietypowa organizacja pozarządowa, dlatego że powstała na kanwie osób związanych z biznesem. Ona oczywiście jest niezależna i w swoim statucie, i w działaniu, a też w finansowaniu. Natomiast faktycznie w naszym DNA jest taka biznesowa sprawczość i poszukiwanie sensu tego, co robimy, i też wyznaczanie efektów i patrzenie, czy to, co robimy, jest optymalne, efektywne, czy się zgadza. Model nasz polega na tym, że od 2019 roku bardzo mocno rozwijamy kompetencje analityczne w fundacji, dzięki czemu jesteśmy w stanie wytworzyć bardzo konkretną i precyzyjną usługę na rynek jako organizacja pozarządowa. Nie tylko dla partnerów komercyjnych, chociaż tak zarabiamy pieniądze, ale też dla organizacji, dla podmiotów, które nie tylko tworzą produkty i liczymy ten ślad węglowy, ale też organizują wydarzenia różnego rodzaju, więc zarobione pieniądze wydajemy na między innymi edukację klimatyczną, ale też na organizację swojego, innego rodzaju naszych wydarzeń czy współprac, tak żeby oddać głos naukowcom, to przede wszystkim, dlatego że my nie jesteśmy ekspertami od nauki, mamy świetnych naukowców w naszym otoczeniu i też przez Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny, który organizujemy, Carbon Footprint Summit i hashtag Ideas Factitech, oddajemy głos naukowcom, bo oni wiedzą dokładnie, na czym polega kryzys klimatyczny, jakie są jego przyczyny, jak im zapobiegać, tylko ich głos nie jest słyszalny, dlatego że dzisiaj to, co nie jest atrakcyjne, sexy, no się nie przedziera przez ten gąszcz dezinformacyjny i gąszcz greenwashingowy, dlatego głos naukowców musi być wspierany również przez takie inicjatywy. No bo w zasadzie wszystko dzisiaj już mamy. Mamy zalążki edukacji klimatycznej. Oczywiście to nie jest rozwiązanie systemowe, ale ta wiedza już jest.
Tak, największym problemem jest to, jak dotrzeć do tych osób, które są decyzyjne i kto ma odpowiedzialność za to wziąć, czy one dobrze zrozumiały intencje, jak przebić się z komunikatem. Ale też w kontekście wolontariuszy, o których pytasz, i w kontekście edukacji klimatycznej, to mój punkt widzenia jest taki, że jest na to bardzo potrzebne, dlatego że te trendy w biznesie, ale też w dostarczaniu produktów i usług w ogóle na rynek, wymaga bardzo gruntownej wiedzy z zakresu ochrony klimatu, dlatego że biznes potrzebuje po prostu siły roboczej, która się na temacie zna. I oczywiście zaczynając od kształcenia kadry nauczycielskiej po to, żeby wykształciła się edukacja klimatyczna na poziomie basic, tak samo w późniejszych, na późniejszych etapach edukacja już na studiach, ale też kształcenie specjalistów w tym zakresie. Tutaj na przykładzie, na naszym przykładzie, na 4 lata temu w ogóle nie słyszałam o analityku śladu węglowego, to jakby o co chodzi. I my też trochę tak próbowaliśmy zidentyfikować te potencjały i talenty na rynku, czyli wśród osób, które za chwilę wejdą na rynek pracy, żeby ich przekonać, że być może, no może byśmy spróbowali, a nie tak, to tak, jak to się robi, prawda? I trzeba było po prostu się wyspecjalizować, w tym się bardzo jakby nauczyć tego, więc tych specjalistów w dziedzinie ochrony klimatu, mówienia o ochronie klimatu, ale też drenowania wiedzy do na przykład biznesu, olbrzymi potencjał, olbrzymia potrzeba. I teraz uważam, że największym wyzwaniem jest to, żeby w bardzo precyzyjny sposób połączyć dostawców tej wiedzy, czyli tutaj mówię o uniwersytetach i tak dalej, z osobami, które potrzebują tej wiedzy i w odpowiedni sposób będą mogły ją przekazywać dalej. No i to jest też pytanie o odpowiedzialność, kto za to wszystko bierze odpowiedzialność. Bardzo dziękuję. Czas nas trochę goni, a skoro o nauce tak dużo mówiliśmy, więc teraz oddam Michale Ci głos. Gdybyś mógł o tej perspektywie, czyli takiej pracy w ciągu źródła i o świecie nauki, reprezentujesz AGH Krakowskie, Wydział Fizyki. Jakbyś mógł powiedzieć, bo rozumiem, że współpracujecie z Michałem od lat właśnie w ramach edukacji z Jackiem. Nie mogę coś tego Jacka dzisiaj zapamiętać. Wiem coś o tym. Gdybyś mógł to z tej perspektywy na trochę edukacji dzisiaj powiedzieć. Bardzo dziękuję za głos. Więc tutaj, tak jak może podsumowując wiele wypowiedzi Państwa przede mną, to ja chciałbym powiedzieć, że bardzo ważna jest w sumie praca o podstaw. I to, co z Jackiem od 2016 roku próbujemy uskuteczniać, to są właśnie zajęcia we współpracy ze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, partnerów oraz właśnie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Często organizujemy, czy też już kilkanaście razy zorganizowaliśmy różnego rodzaju projekty edukacyjne, które zaowocowały, można powiedzieć, kilkunastoma tematami, można powiedzieć lekcjami, które właśnie realizujemy w szkołach. I ta perspektywa właśnie, my zamiast strachu, które może po nas pokolenia tutaj mogą przejawiać, my już podjęliśmy decyzję, że będziemy pracować u podstaw i będziemy aktywnie nauczać dzieciaki, powiedzmy właśnie edukacji ekologicznej czy klimatycznej. I tutaj ad vocem jeszcze do tej wypowiedzi, czy też podziału troszeczkę dla mnie sztucznego właśnie między tymi edukacjami, bo ja uważam, że to są jednak naczynia połączone bardzo mocno i nie ma edukacji klimatycznej bez edukacji ekologicznej. I to jest dla mnie też bardzo ważne, bo czy to temat, który był popularny w momencie, w którym też spin-off naszego projektu, naszych działań, nawet taka organizacja, też firma Early, która wybiła się, która miała swój początek w stowarzyszeniu też, która budowała czujniki zanieczyszczeń powietrza. Ten temat był popularny właśnie w 2016-2017 roku, gdy w Krakowie był bardzo duży problem ze smogiem. I wtedy my zaczęliśmy nauczać o smogu, czy też właśnie to było, powiedzmy, mówiliśmy nie tyle o smogu, tylko pokazywaliśmy to, jak tutaj widzieliście wcześniej, to jedno z doświadczeń, które było, powiedzmy, używane na takich rzeczach, na takich pokazach doświadczeń fizycznych dla dzieciaków, które tłumaczyły dzieciom, jak to wyszło. I tutaj mamy też rozwój tej edukacji, że skończył się troszkę temat na tym terenie. W innym terenie jest jeszcze wciąż ważny, bo niektóre miasta się zwracają do nas o pomoc w tej kwestii, gdzie jeszcze ten problem cały czas funkcjonuje, ale pojawiły się kolejne tematy. Pojawił się temat
problemów z dostępu do wody. Mamy zagrożenie, które będą z dostępem do wody ostatnie lata, które notorycznie pojawiające się susze. Innym rodzajem zagrożenia, które pojawiło się, to też tematem, który się pojawił ostatnimi laty, była właśnie termomodernizacja budynków i oszczędzanie energii, i jakieś źródła ciepła i w sumie wytwarzanie prądu i tak dalej, i tak dalej. To są tematy, które się pojawiają, więc ten rozwój, powiedzmy, tych tematów jest bardzo ważny i on się cały czas przenika. I w sumie te, moim zdaniem, tematy cały czas oscylują, czy też mówią większej rzeczy o klimacie i też są poruszane te kwestie w trakcie tych wydarzeń, wystąpień, czy spotkań, czy czegokolwiek innego. Tutaj jednak też warto dodać, że miałem okazję przez 2 lata w mojej karierze być nauczycielem i uczyłem fizyki, chemii oraz przyrody. I to było zaraz po niedawnej transformacji systemu edukacyjnego, gdzie gimnazja odeszły w niepamięć, tylko zostały już tutaj podstawówki właśnie z fizyką i chemią w 7-8 klasie. Uczyłem w jednej ze szkół podkrakowskich i wtedy chciałem Państwu powiedzieć, że pojawiają się tematy i są tematy z edukacji ekologicznej, z edukacji ekologicznej, z edukacji klimatycznej w programie nauczania. Nawet 6 klasy szkoły podstawowej w starym nawet programie były, tylko jest pytanie raczej do nauczyciela, jak on do nich podejdzie. Czy on je, powiedzmy, no, mówiąc grzecznie, powiedzmy, ominie albo po łebkach po prostu poruszy, czy dojdzie do tematu troszeczkę bardziej ambitnie, czy sam zgłębi aktualne trendy z aktualną wiedzą i czy jest w sumie jeszcze młodym nauczycielem, który wyszedł po studiach, które już miały te tematy w programie, bo ja już podczas moich studiów oczywiście te tematy były zaangażowane, ja też się angażowałem w zespół fizyki środowiska bardzo mocno, więc te tematy były mi bliskie po prostu. Ale pytanie, czy nauczyciele są do tego przygotowani. Jest tutaj akcja, powiedzmy, centrum edukacyjnego w postaci właśnie doszkalania nauczycieli są bardzo istotne, bo tutaj z jednej strony możemy mieć problem właśnie wiedzy wśród nauczycieli, ale z drugiej strony możemy mieć też problem systemowy, bo niestety model edukacji obecnie, nawiązujący wciąż do szkoły pruskiej, nie pozwala często na tak otwarte po prostu podejście do spraw. I tutaj chodzimy my akurat, to co weszliśmy my, jeżeli chodzi o stowarzyszenie, gdzie ja mogę być jeszcze tym panem, który pojedzie do szkoły i który zrobi lekcję, może czasami niezapomnianą, może czasami generując na emocjach, na jakimś efekcie wow, na efekcie po prostu jakiegoś zaciekawienia wśród dzieciaków, coś przemyci, coś pokaże. Coś nie do końca, powiedzmy, to też czasami właśnie też trzeba poruszyć temat, który jest, bardziej trzeba go wyłożyć, trzeba spędzić z tymi dziećmi czas. I tutaj zauważam bardzo ciekawe podejście, skoro my już te kilkanaście projektów zrobiliśmy i miałem do czynienia na przykład z dzieciakami, które co roku się z nimi spotykałem i praktycznie przeszły całą szkołę podstawową, gdzie zrealizowałem z nimi po prostu raz w roku 1-2 godziny lekcyjne i poznałem te dzieciaki, nawet z imienia, nazwiska, już po jakimś czasie, to one już w swoim, tak powiem, trochę przekornie DNA takim ucznia już wynoszą te kwestie poza, powiedzmy, poza program nauczania. Bardzo dziękuję. Wspomniałeś o nauczycielach, o reakcji nauczycieli, o tym, czy nauczyciele rzeczywiście tą edukację klimatyczną potrafią przekazywać dalej. Tutaj pytanie do Ciebie, Julio, ponieważ pracowałaś w tym zespole roboczym w Ministerstwie przy Ministrze Klimatu i Środowiska i byłaś właśnie odpowiedzialna za takie programy edukacji klimatycznej. Proszę opowiedz o feedbacku nauczycieli, jaka była ich reakcja i jak to było, ponieważ to było już jakąś chwilę temu, jak jest dziś może, jaki był feedback? Bardzo dziękuję. To może na początek przybliżę troszeczkę temat, z racji tego, że oglądają nas najprawdopodobniej nauczyciele, którzy mogą być zainteresowani przygotowanymi przez nas materiałami. My w ramach bilateralnej współpracy zawiązanej między Ministerstwem Klimatu i Środowiska a Ministerstwem Edukacji i Nauki pracowaliśmy w zespole, który miał przygotować scenariusze, 45-minutowe scenariusze przewidziane na 1 godzinę lekcyjną, które później nauczyciele mogli niby wykorzystać. Pierwotnie pojawił się pomysł, żeby nauczyciele wykorzystywali je na godzinach wychowawczych, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że po pierwsze, nie każdy z tych nauczycieli ma podstawy merytoryczne do przeprowadzenia takich zajęć.
ponieważ no jeżeli na przykład nauczyciel wybrałby bądź trafiłby na scenariusz dotyczący klimatologii, a uczyłby języka polskiego, niektóre zagadnienia mogą być nieco zbyt skomplikowane, nie na tyle, żeby nauczyciel je zrozumiał, tylko o tyle, że nie przekaże ich w odpowiedni sposób, a jeżeli pojawi się jakieś pytanie od klasy, które pytania mogą być często bardzo kreatywne, może nie być w stanie na nie odpowiedzieć. Więc aktualnie jest duża dowolność. Nauczyciele przedmiotów ścisłych mogą wybierać scenariusze, które są nieco bardziej ścisłymi scenariuszami. Mamy scenariusze również przygotowane w zakresie społecznych konsekwencji zmian klimatu, które mogą być wykorzystywane na wiedzę o społeczeństwie czy jakichkolwiek innych bardziej właśnie społecznych przedmiotach. I te scenariusze są przygotowane dla każdego etapu edukacji. One były przygotowywane przez nas, koordynatorów grup roboczych, i my kontaktowaliśmy się z naukowcami, z nauczycielami, edukatorami, z aktywistami, naprawdę z bardzo szerokim gronem. Przygotowywaliśmy takie scenariusze, po czym przechodziły one najpierw przez milion departamentów Ministerstwa Klimatu i Środowiska, którzy opiniowali to pod kątem merytorycznym, a następnie przez kolejny milion departamentów Ministerstwa Edukacji i Nauki, które opiniowały te scenariusze pod względem zgodności z podstawą programową. Scenariusze są przygotowane w różnych grupach i mamy nadzieję, że w przyszłości będą wykorzystywane i że to są takie podwaliny, które można gdzieś tam wykorzystać w przyszłości do tworzenia tej kompleksowej i rzetelnej edukacji klimatycznej. One już są opublikowane i można z nich korzystać, do czego serdecznie zachęcam. I aktualnie prowadzona jest faza pilotażowa, więc jeszcze zbieramy ten feedback. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę przeprowadzić takie zajęcia i miałby swoje spostrzeżenia, ponieważ wiemy, że w różnych szkołach różnie te zajęcia wyglądają i będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli coś takiego zostanie przesłane. Aktualnie proces jest prowadzony dalej, są konsultacje z uniwersytetami i teraz wiem, że wielu naukowców z nauki o klimacie angażuje się w cały proces, więc to jest taki top of the top naszych edukatorów klimatycznych w Polsce. Także jeszcze raz chciałam zachęcić i mniej więcej tak sytuacja wygląda na ten moment. Ale jeżeli jeszcze mogę coś dodać, chciałabym powiedzieć, że zwłaszcza teraz jest to widoczne w trakcie naszej rozmowy, że tych akcji jest naprawdę wiele i wiele jest osób, które angażują się we wprowadzenie tej edukacji klimatycznej i ekologicznej, bądź klimatycznej razem z ekologiczną. Natomiast brakuje nam takiej platformy do porozumienia się między sobą i połączenia tych działań w taki sposób, żeby można było rzeczywiście prowadzić taką rzetelną, kompleksową edukację klimatyczną i ekologiczną ze stopnia centralnego razem ze zmianą podstawy programowej, co uważam, że również jest bardzo potrzebne. Taki pomysł już przyszedł do głowy, od razu powiem. Jeżeli współpracujecie na poziomie ministerialnym, to wydaje mi się, że dosyć prosta rzecz. Każde środki publiczne wydawane na edukację, w sprawozdanie i załączniki wyprodukowanych materiałów powinny trafiać do centralnej bazy. Wtedy, jeżeli ktoś robi ze środków prywatnych, no to umówmy się, ma jakąś wolność. Jeżeli korzysta z jakiejkolwiek dotacji ze środków publicznych, przekazuje materiały do centralnej bazy i każdy może potem z tego skorzystać. No bo teoretycznie każdy może pobrać z naszej strony internetowej materiały, które wytworzyliśmy, ale jak ktoś nie wie o istnieniu naszej organizacji, to jak ma znaleźć te materiały? Jakby była taka centralna baza, to przy tych scenariuszy pewnie w Polsce powstaje około kilku tysięcy w ciągu roku. Można by z nich wyłowić te najlepsze. Bardzo dziękuję. Tak szybciutko już tylko dodam. Jest zintegrowana platforma edukacyjna i na niej można też publikować takie scenariusze. Niestety do tego trzeba albo wyjątkowo dużych pokładów silnej woli, żeby przebrnąć przez te wszystkie etapy, albo przeszkolenia, ale jest ta możliwość i jak najbardziej myślę, tak, że należy. Tak, bardziej chodziło mi o to, żeby oprócz możliwości był obowiązek. Tak jak jest baza badań geologicznych i geodezyjnych, tak? Każdy geodeta, który wykonuje badanie na terenie kraju, musi wyniki swoich badań przekazać do centralnej bazy i w ten sposób mamy pięknie spomiarowany kraj i większość świata. Więc po prostu taka luźna dygresja, przepraszam, nie zabieram czasu. Absolutnie, bardzo dziękuję. Właśnie chodziło o konkretne rozwiązanie, żywą dyskusję. Ale teraz z tego super systemowego szczebla centralnego może zejdźmy trochę w
błąd, edukacji klimatycznej. Dzisiaj, Wojtku, zaproponowałeś nam fantastyczne warsztaty dla dzieciaków, dla małych dzieciaków, przedszkolaków. Wszystko, co chcecie wiedzieć o liściu, ale boicie się zapytać. Skąd taki pomysł, dlaczego o liściach, dlaczego ty jako przyrodnik, też edukator, tata Julii tutaj siedzącej, zajmujesz się tym, co ci to daje, dlaczego to robisz? No wiem, że zawodowo też jesteś związany z tematem, ale jakby skąd takie wprost, taka edukacja wprost, czyli właśnie na przykład, jest taki zresztą mem, w którym rozpoznajemy znane brandy, a nie rozpoznajemy kształtu danych liści. Dzisiaj tak właśnie miałam takie skojarzenie, że o tym są chyba twoje warsztaty. Opowiedz coś o tym, proszę. Przede wszystkim temat dzisiejszych warsztatów to była wypadkowa tego, co możemy zrobić w takim wnętrzu, o takiej porze i z takimi ludźmi, którzy pojawili się dzisiaj tutaj. Więc przede wszystkim to trzeba się zastanowić zawsze, co, w jakim czasie, kiedy możemy komu pokazać. Więc wydało mi się, że w związku z ochroną klimatu liście, drzewa, to jest bardzo fajny temat, bardzo fajna sprawa, ponieważ dzięki liściom ten dwutlenek węgla jest odpompowywany z atmosfery i jest to jedno z takich darmowych narzędzi, które pozwala nam w jakiś tam sposób próbować walczyć z tymi zmianami klimatu. Natomiast sama edukacja, jak to się w ogóle wszystko zaczęło? To się wszystko zaczęło z pewnego poczucia bezsilności, bo ja przeszedłem taką drogę, jak chyba większość spośród nas, że przez długi czas kompletnie nie zauważałem tego. Wydawało mi się, że ten węgiel, dziadek palił węglem, ojciec palił, to ja będę palił węglem. Natomiast zawsze zaczyna się od krytycznego myślenia i od zauważenia pewnych rzeczy. I też właśnie doszedłem do wniosku, że to nie jest wcale tak, że ten węgiel powinien być dalej spalany. Pomimo, że mam duży szacunek do pracy górników i jak powtarzam, że przyrodnicy powinni to mówić głośno, że 200 lat temu wydobywanie węgla kamiennego ocaliło resztki europejskich lasów, ale teraz już czas, żeby górnicy odpoczęli od swojej ciężkiej pracy i żeby inne źródła energii przejęły to, co robił do tej pory węgiel. Więc zacząłem się zastanawiać nad tym i też przechodziłem też przez okres takiej bardzo głębokiej niepokoju, wręcz depresji. I to tak jak Jula tutaj powiedziała, gdzieś tam w pewnym momencie człowiek dochodzi do wniosku, że jeżeli my nie ruszymy tego, to samo się nie ruszy. Więc zacząłem działać, zacząłem się edukować, zacząłem zastanawiać się i rozpocząłem też pracę z edukacji, szczególnie z młodzieżą. Ponieważ jeszcze to 10-15 lat temu to taka czysta ochrona przyrody, natomiast sama edukacja klimatyczna wyglądała tak, że rozmawialiśmy z ludźmi, żeby w ogóle ludzie byli w stanie zaakceptować fakt, że klimat się zmienia i że ta zmiana klimatu jest pochodzenia antropogenicznego. Potem rozmowy na przykład z decydentami były takie, że gdy chcieliśmy prowadzić edukację klimatyczną, to były rozmowy tego typu, argumentacja z drugiej strony. Po co to prowadzić, skoro przecież my się zajmujemy smogiem? Fajnie, bardzo dobrze, że się zajmują smogiem, natomiast smog jest zaledwie małym, skromnym elementem wpływu człowieka na klimat. I przede wszystkim należy się skupić na tym oddziaływaniu właśnie na antropogeniczną zmianę klimatu, na ocieplanie się klimatu. I znów było tak, jak świetnie jest liczenie śladu węglowego dla każdego z nas i powinniśmy to robić, powinniśmy się zastanawiać nad tym, jaki ślad węglowy każdy z nas przynosi. Natomiast ważne jest, żeby też nie przesadzić, bo to niestety kończy się często depresją klimatyczną, ponieważ każdy z nas zaczyna przeliczać wtedy. Ja tak osobiście miałem, że zastanawiałem się, czy wsiąść do samochodu i przejechać te 30 km, albo czy jechać na wakacje, czy zostać w domu. I zostałem w domu, bo to klimatycznie było lepiej, prawda, nie spaliłem iluś tam litrów benzyny.
Natomiast w pewnym momencie zauważyłem, że po prostu to życie przestaje mieć kompletnie smak i przestaje nasze życie się psuje, ale klimat wcale się nie poprawia, ponieważ wszyscy dookoła robią szalone rzeczy, jak moi przyjaciele jeżdżący na narty co tydzień 300 km w jedną stronę, bo chcą sobie przejechać na narty i dla nich to nie jest żadnym problemem. Dlatego ważne jest, żeby nie przesadzać w żadną stronę i że zarówno to liczenie budżetów węglowych dla nas, dla każdego jest bardzo istotne, ale jest też ta druga noga związana ze sprawami systemowymi. Dlatego, że gdy na przykład my będziemy przeliczać i starać się, żeby nie wprowadzać, zmniejszać nasz ślad węglowy, minimalizować, żyć bardzo skromnie, nie wyjeżdżać nigdzie. Natomiast okaże się, że tak jak to przeliczyli naukowcy, że na przykład każdy 15 minut pracy elektrowni jądrowej to jest budżet węglowy, który spala jeden normalny Europejczyk. Także dlatego trzeba po prostu starać się, żeby nasz system energetyczny uległ transformacji i żeby źródła zeroemisyjne, źródła odnawialne teraz dalej produkowały energię na takim poziomie, żebyśmy my mogli normalnie funkcjonować, żeby nasze życie dzięki temu, że chcemy walczyć ze zmianami klimatu, żeby nie zmieniło się w ascezę, bo za tym niestety nikt nie pójdzie. Tylko żebyśmy mogli żyć normalnie, żebyśmy mogli żyć godnie, ale jednocześnie żebyśmy nie szkodzili klimatowi. No i najważniejsze jest, żebyśmy sobie też odpowiedzieli, po co chcemy ten klimat chronić. Bo fajnie jest chronić klimat i to jest rzeczą dobrą i błogosławioną. Natomiast trzeba mieć świadomość taką, że tak naprawdę planeta Ziemia to jest tak naprawdę taki statek kosmiczny. I te wszystkie procesy odbywające się tutaj, cała biosfera, ona jest systemem klimatyzacji Ziemi. Więc jeżeli niszczymy biosferę, niszczymy bioróżnorodność, to wtedy okazuje się, że tak naprawdę niszczymy systemy podtrzymania życia, które służą nam, ludziom. I to nie jest właśnie ani ochrona klimatu, nie jest tylko dlatego, żeby chronić biosferę, chronić bioróżnorodność, ani ochrona bioróżnorodności nie jest tylko dlatego, żeby chronić te piękne zwierzęta, te wspaniałe rośliny, tylko tak naprawdę my w ten sposób chronimy sami siebie. Także takie są tutaj założenia tego wszystkiego. Także dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Czas nam się skończył, ale bardzo zależy mi na tym, abyśmy zostawili Państwa z odpowiedzią na pytanie, które uważam, że jest bardzo ważne w kontekście edukacji klimatycznej, a mianowicie odpowiedzialność. Prosiłabym każdego z Państwa o odpowiedź w swoim sercu, czym ta odpowiedzialność za edukację klimatyczną w Waszych obszarach, w Waszym właśnie sercu jest, gdzie po czyjej stronie należy, czym jest ta odpowiedzialność, czy w ogóle jesteśmy odpowiedzialni, czy jesteśmy odpowiedzialni za innych i tak dalej. Proszę bardzo, Agnieszka Rozwodowska. Za edukację klimatyczną, tak samo jak za zmianę klimatu, no jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, no bo wszyscy jesteśmy uczestnikami tego ekosystemu i wpływamy na to. Natomiast każdy z nas, jak tutaj siedzi, no we własnym zakresie, we własnym obszarze, w którym czuje się kompetentny, no i z szacunkiem też do ograniczonych zasobów, jakie mamy. Też, żeby przeciwdziałać też lękowi, strachowi, depresji klimatycznej. I to, co ja dzisiaj mogę zrobić, to mieć na radarze i być wyczulona i uwrażliwiona, jeśli w moim otoczeniu dzieje się coś, co zasługuje na moją uwagę w kontekście edukacji klimatycznej. No to moją odpowiedzialnością jest zwracać na to uwagę, inspirować do zmiany, odwoływać się do rzetelnych źródeł informacji i popularyzować tę wiedzę, która już jest jakby publicznie znana i kierować do dobrych źródeł. I tak ja czuję swoją odpowiedzialność. Ja muszę się z tym bardzo zgodzić, ponieważ pracując jako dziennikarka, dla mnie najważniejsza jest rzetelność mojej pracy, wiarygodność źródeł, na które się powołuję i jakby poszerzanie wiedzy o nich dalej wśród naszych czytelników i czytelniczek. No bo jak pojawiło się to już wielokrotnie, dezinformacja szaleje w sieci i trzeba coś z nią zrobić.
Myślę, że każdy z nas, który w jakiś sposób zajmuje się klimatem, czuje się bardzo odpowiedzialny za to. Moja droga jest trochę taka jak pana. Ja się zajmowałam zupełnie czymś innym, chciałam robić wielką karierę prawniczą, natomiast poznanie tej rzeczywistości, do której nie mam łatwego dostępu, bo generalnie codziennie w mediach publicznych, w głównych wydaniach newsowych, nie mówimy o konkretnych rzeczach związanych ze zmianą klimatu, więc do tej wiedzy faktycznie trzeba, żeby dotrzeć, to trzeba się postarać. Więc myślę, że w tej odpowiedzialności wszyscy działamy, ale na swoje podsumowanie chcę powiedzieć tak. Nie zrzucajmy odpowiedzialności na innych, dlatego że rola każdego z nas jest bardzo konkretna w działaniu dla klimatu i każdego z nas jest inna. Państwa mają swoją rolę do odegrania, firmy, korporacje mają swoją rolę do odegrania, samorządy mają swoją, a każdy z nas jako indywidualna osoba mają swoją rolę do odegrania. I dopiero suma tych działań sprawi, że faktycznie zatrzymamy zmianę klimatu. Z mojej perspektywy odpowiedzialność równa się tutaj edukacją przyszłych pokoleń i po prostu rozszerzaniem, czy też popularyzowaniem wiedzy naukowej, czy też właśnie z tych zakresów dziedzin, które tutaj są bardzo istotne. Ja bym powiedział tak, bądźmy autentyczni w tym, co robimy. I chciałbym podać tutaj taki przykład, bo jak mamy mówić o praktycznych rozwiązaniach, który, zwłaszcza do dyrektorów szkół, do organizacji pracy po godzinach. Co chciałem powiedzieć? Prowadzimy przepiękne zajęcia, my, inni, wszyscy, na przykład na temat tego, jak prawidłowo postępować z odpadami. A na koniec lekcji pani mówi, wrzućcie wszystko do tego jednego kosza. Wiele szkół jest wyposażone w te kolorowe, piękne kosze. Ja dysponuję ogromną bazą zdjęć, bo jak wychodzimy czasem ze szkoły o godzinie 17-18, kiedy uczniowie już poszli do domu, a pani już sprząta górne piętro, niestety z przykrością stwierdzam, że ona nadal zbiera to wszystko do tego jednego wielkiego czarnego worka. Pomimo tego, że te dzieci to segregują, pomimo tego, że na lekcjach o tym mówimy, w biurach pojawiła się już w dużych korporacjach taka kultura, że znikają kosze spod biurek w poszczególnych pokojach i są tylko te centralne, żeby wymuszać sortowanie, ruszanie się i tak dalej, ale żeby nie przedłużać. Bądźmy autentyczni w tym, co robimy. Nie możemy uczniowi mówić segreguj odpady, a po lekcjach mówić mu to posprzątaj szybko do jednego. Nie mówimy mówić mu, możemy mówić mu oszczędzaj wodę, a w klasie kran kapie od 5 lat, kiedy on tutaj się uczy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze a propos oszczędności energii, bo ja tych przykładów mam mnóstwo. Zaprowadzam mojego syna na trening piłkarski w zimie właśnie do budynku szkoły i głośno było ostatnio o tym, że z poziomu centralnego nakazano szkołom oszczędzać energię, tak? No kiedy uczniowie są w szkole, oszczędzamy energię, dajemy dobry przykład, okna są pozamykane, nawet nie wietrzymy. Kiedy uczniowie ze szkoły wychodzą, okna na całym korytarzu są otwarte, a kaloryfory odkręcone. Więc tą edukację trzeba zrobić także do tego personelu technicznego szkoły, bo on jest jednak przedstawicielem osób dorosłych, z których te dzieci biorą przykład. Przepraszam, że tak długo, dziękuję. Dziękuję, to myślę, że tutaj wiele można byłoby powiedzieć. Można by było wielorako interpretować w ogóle, co to jest odpowiedzialność i jak każdy z nas może ją wykazywać, ale chciałabym powiedzieć, że mając na uwadze tę odpowiedzialność, to nie należy zabijać w uczniach i w dorosłych, bo przecież uczymy się całe życie, jak już dzisiaj powiedzieliśmy, ciekawości świata, krytycznego myślenia i umiejętności zadawania pytań. To jest szalenie istotne i mam wrażenie, że oczywiście nie w każdej polskiej szkole, ale nieco tego brakuje. Musimy wręcz zachęcać uczniów do zadawania pytań, do krytycznego myślenia i do bycia ciekawymi świata. To według mnie odpowiedzialność w tej kwestii to przede wszystkim opiera się na tym, żeby być autentycznym, żeby to, co robimy, było spójne z naszymi zachowaniami. No i przede wszystkim też, żeby nie popadać w przesadę, bo z jednej strony to jest bardzo piękne, gdy człowiek potrafi tak ograniczyć się, że praktycznie nic nie robi, nic nie emituje, ale to jest bardzo wąska ścieżka i tą ścieżką nie pójdą za nami miliony ludzi, a bez przemiany szerokich rzesz za ich zachowań to niestety nic nie zrobimy.
rozmowę Wojtek Gałosz, Julia Gałosz, Jacek Pietrzyk, Michał Kut, Ewa Całus, Gabriela Adamczyk, Agnieszka Rozwadowska i Agnieszka Tomasik-Świderska, Carbon Footprint Foundation. Bardzo Państwu dziękuję za Wasze głosy i za tą rozmowę i do zobaczenia, mam nadzieję, w partnerstwie Siła. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo.